Cześć, witajcie. Znajduję się właśnie w Bazylei i wylądowałem przed chwilą. Odebrałem właśnie swoje auto, a jestem tutaj po to, żeby pobiec w Alsace Trail by UTMB, czyli cyklu UTMB, jednym z biegów, który daje nam te tak zwane kamienie. Biegnę 34 km w niedzielę 19. Dzisiaj jest czwartek, czeka mnie dojazd na miejsce, pierwszy rekonesans trasy. Ahoj, przygodo! Oprowadzę Was szybko po moim mieszkanku. I tak mamy na zewnątrz. Tutaj, jak widzicie, pierwsza przeszkoda terenowa. Zaczęła akurat padać, a zaraz wychodzę na rekonesans. Dobra, wchodzimy. Wąziutkie mieszkanko, ale bardzo klimatyczne. Jest wszystko, czego potrzeba. Najważniejsze. Kuchenka, lodówka, no i oczywiście miejsce do spania. Okolica jest cichutka, więc myślę, że będzie się spało również super. Popatrzcie. Także czego chcieć więcej? Zbieram się na trening. No to ruszam na pierwszy rekonesans. Dzisiaj mam na podbiegu zrobić nieco biegu ciągłego. Około 20 minut na tętnie 160. Może się trochę wbiję wyżej, zobaczę jak się będę czuł. I zobaczymy jak ta trasa wygląda. Trochę zimno i trochę mokro, ale jak zwykle w biegach trailowych. Jak na razie to zaskakuje mnie ogromna ilość asfaltu. Wprawdzie dopiero pierwsze 2 kilometry, lekko pniemy się pod górę, ale no, oprócz biegów w Czechach, dawno nie miałem okazji na początku dystansu tak długo po asfalcie. No może w Szczawnicy. No i właściwie zbiegam już z najwyższego punktu, do którego dobiegłem sobie zakresowo. No i powiem Wam, że trasa jest mega prosta. Cały czas takie utwardzone leśne ścieżki, gdzie nie gdzie korzenie. Ale no szczerze powiem, to będzie tutaj szybkie bieganie. Skończyłem mój rekonesans. Bardzo, bardzo podobają mi się tutaj te trasy. Zaraz jeszcze zerknę na to, co tam zrobiłem w kontekście wynikowym. Powiem tak, patrząc na to, co pokazuje Strava, jest to bardzo mocne bieganie. Dzisiaj, licząc rozgrzewkę i później ten fragment, którym biegłem zakresem, zrobiłem drugi wynik na pierwszym segmencie tego podbiegu i to ten wynik jest gorszy o 20 sekund od ubiegłorocznego zwycięzcy, więc myślę, że będzie ogień w niedzielę. Dzień drugi mojego pobytu. Zaczynam od śniadania i później udaję się na rekonesans trasy, ale musicie zobaczyć. Patrzcie, jak leje. Dzisiaj jest dzień z największymi opadami deszczu tutaj, więc na trasie może być ciekawie. Zobaczymy, czy wpłynie to w jakikolwiek sposób na dobór mojego obuwia startowego. No, ale na razie jem śniadanie, piję kawę. Poczekam, może się coś przejaśni. Znajduję się na rekonesansie drugiej części trasy. Wczoraj dobiegłem do mniej więcej 8 km, a dzisiaj biegnę od 8 do 21. No i widać, że trasa, jeżeli popada, będzie trochę śliska, jest trochę tych kamieni, które szczególnie na zbiegach trzeba będzie uważać, ale nadal jest to bardzo szybkie podłoże. Przede wszystkim dlatego, że jest też dużo takich kamyczków, które zapewniają przyczepność. Kolejny zameczek na trasie. Zobaczymy, biegnę może do środka. Kończyłem swoje minutówki. No, dzisiaj aura wyjątkowo nie sprzyja, bardzo pada, wszędzie jest bardzo mokro, ale tak jak wcześniej wspomniałem, no to podłoże jest dosyć przyczepne ze względu na te kamyczki i mnóstwo szczurów.
Dzień trzeci i ładowania węgli ciąg dalszy. Jutro startuję o godzinie 10.30. Dzisiaj jeszcze ostatnie większe posiłki. Tutaj mam ryżankę z bananami i z rodzynkami. Dożywienie przedstartowe jest dosyć monotonne, ale tak trzeba. Dzisiaj pogoda już znacznie bardziej łaskawa. Wyszło słońce, nie pada, ale po południu znowu będą deszcze, więc jutro trasa będzie raczej tak samo mokra jak wczoraj. Może nie będą pływały po niej potoki, ale myślę, że i tak będzie w niektórych miejscach ślisko. Ostatni zbieg jest naprawdę bardzo szybki, więc nawet jak popada, nawet jak będzie mokro, to no myślę, że nawet koło 3 minut na kilometr będę tam leciał. Ale wszystko się okaże później. Teraz idę się umyć. Daję jeszcze sobie miejscówkę do parkowania w bar przy starcie. Później odbiór numerku, prezentacja elity i przygotowanie na jutro. Welcome Dominika. Very, very good of you to come and see us, Dominik. And is that close to where? Because where do you live exactly in Poland? Yeah, I live in Krakow, so on the south of Poland. I have access to a lot of mountains around me. How are you feeling tomorrow? Obviously, you've had to travel from Poland. Are you feeling refreshed and ready for action or still tired? What's the form like? I would say it's pretty good. I came in like on Thursday. I went already on the trail. I saw almost all the distance. It really suits me. I didn't expect it to be such a beautiful trail. We hope you're able to say bardzo dobry, very good, très bien, on the finish line tomorrow. Thank you very much, Dominik. Yeah. Thank you very much. See you tomorrow. Good luck to everyone. I przygotowania zakończone. Tak będzie wyglądał jutrzejszy zestaw. Tutaj jest izotonik 750 ml, czyli na szybko licząc będzie tutaj około 37-35 gramów węglowodanów. Tutaj mamy żele z kofeiną rozpuszczone w wodzie i tutaj jest 96 gramów węgli, to jest na drugą część wyścigu, a tutaj mamy na pierwszą część wyścigu Penko Long Trail, rozpuszczone również w wodzie, też 96 gramów węgli, więc plan jest ambitny na przyjęcie. Zobaczymy, jak to się potoczy. A oto ostatni posiłek, wieczór przed startem. Ryż na mleku roślinnym z owocami, trochę migdałów, no dużo węgli, bardzo dużo węgli. Ostatnie chwile przed startem. Ja już jestem, jak widzicie, w moim mundurze startowym. No już zaczyna się pojawiać lekki stresik. Jadę teraz właśnie na linię startu zarezerwować sobie jakiś parking, bo może być z tym kiepsko. Rozgrzewka. No i ruszamy. I mam nadzieję, że gdzieś około godziny 12.40 zobaczę metę. Jestem już po biegu i który, jak zapewne wiecie, wygrałem z nowym rekordem trasy. Rekord trasy poprawiłem o 13 minut nad drugim zawodnikiem, mając przewagę 26 minut. Pokrótce opowiem wam, jak wyglądało to z mojej perspektywy. Zaczęliśmy w bardzo umiarkowanym, bym powiedział, tempie. Nie było to jakieś zabójstwo. Ja czułem się na pewno bardzo dobrze na samym początku. I początek wyglądał tak, że biegliśmy uliczkami miasta po bruku. Było tam parę zakrętów. Podbieg zaczął się dosyć wcześnie, bo po około 400 metrach już teren zaczął się wznosić, po czym biegliśmy na schody. Ten pierwszy kilometr pokonałem w około 3.48, później dołożyłem następny jeszcze po asfalcie również 3.46, tam łączne wzniesienie było bodajże na poziomie około 100 metrów na tych dwóch kilometrach, więc było to takie umiarkowane tempo. Zaczęliśmy się później wspinać poprzez las do pierwszego zamku i tutaj spotkała mnie duża niespodzianka, nie ukrywam, coś co początkowo wzbudziło we mnie może nie tyle panikę, ale bardzo, bardzo duży stres, a mianowicie track różnił się bardzo mocno od tego, jak wyglądała trasa oznaczona przez organizatora. I to nie było tak, że to była równoległa ścieżka, którą biegłem. To było tak, że ta ścieżka odbiegła zupełnie drugą stronę. I biegając na pierwszy zamek, Landsberg, biegłem na niego od drugiej strony niż to, co pokazywał track i niż to, co zrobiłem na rekonesansie. Także możecie sobie wyobrazić, że byłem tutaj spanikowany, że już na pierwszym możliwym punkcie zrobiłem błąd. Ale upewnili mnie ludzie, którzy tam stali, ludzie, którzy stali na punkcie, że biegnę w dobrą stronę. Więc pomimo tego wszystkiego
skupiałem się po prostu na tym, żeby mocno napierać do góry. W efekcie natomiast tego, że biegliśmy nieco inną trasą, rozjechały mi się nieco oznaczenia czasowe, które założyłem sobie na ten bieg. I tak, zamiast być na szczycie pierwszego podbiegu w 34-35 minut max, byłem na nim w powyżej 36 minut. Dołożyliśmy tak naprawdę dodatkowe 500 metrów do tej trasy, która była pierwotnie założona. Po raz kolejny nie przejąłem się tym zbytnio, ponieważ celem na ten bieg było po prostu mocne napieranie od startu do mety. Później było taki bardzo pofałdowany teren do Mont Saint-Odile, czyli do Góry Świętej Otylii i do Klasztoru Świętej Otylii, gdzie był zlokalizowany pierwszy punkt pomiarowy. Przeleciałem go bardzo szybko, po czym zaczął się kolejny zbieg, tym razem po schodach, więc też nie był on taki szybki. Przebiegaliśmy później przez łąkę oraz zaczynał się bardzo długi zbieg do kolejnej takiej małej przełęczy na asfalcie. I tutaj była znowu druga zmiana względem tego, co było w traku, ponieważ obiegaliśmy jeszcze jeden zamek dookoła przez takie krzaki, co również zmieniło moje założenia czasowe i dołożyło, myślę, że kolejną około minutę, może nawet półtorej minuty do tego, co założyłem na ten start. Więc tak naprawdę już na 10 kilometrze miałem 4 minuty straty do założeń, które sobie powziąłem przed startem. Po raz kolejny nie przejąłem się tym zbytnio. Stwierdziłem, że to jest czas, w którym muszę napierać, w którym muszę zrobić jak najwięcej po to, żeby móc być dumnym z siebie, że dałem wszystko na tym biegu. I w drugiej części trasy tak naprawdę dałem wszystko. Później nastąpił po przebiegnięciu przez asfalt drugi taki podbieg. On nie był długi. On miał około 2 km, około 10%. Natomiast również po raz kolejny trasa różniła się przy wbiegnięciu na kolejny zamek od tego, co pokazywał track, czego efektem było dołożenie kolejnych może kilkunastu sekund. Później zbiegaliśmy taką długą, długą szutrówką, na której dało się rozwinąć duże prędkości. Ja tutaj biegłem około 3.0-3.08 przez te 2 km, po czym nastąpiło kolejne wypłaszczenie, znowu nieco zbieg i podbieg do ruin kolejnego zamku. Z tego zamku zbiegało się już taką ścieżką leśną, która po ostatnich deszczach i po burzach, które następowały przez ostatnie kilka dni, była naprawdę bardzo, bardzo mocno śliska. W pewnym momencie nawet zaczął płynąć nią potok, tak jak pokazywałem w relacjach na Instagramie i w tych poprzednich dniach, to co mogliście zauważyć tutaj właśnie na filmie. Po raz kolejny nie przejąłem się tym. Miałem w głowie tylko słowa trenera, który powiedział, że jeżeli tylko nie muszę, żebym nie podejmował żadnego niepotrzebnego ryzyka, ponieważ za 2 tygodnie Mistrzostwa Europy. Szkoda byłoby się gdzieś rozwalić. Tutaj leciałem ostrożnie, ale jednocześnie szybko. I na kolejnej przełęczy, można powiedzieć, czy na momencie przed kolejnym podbiegiem, zameldowałem się z czasem 1.18. Tutaj zamierzałem mieć czas około 1.14, 1.13, tak aby dociągnąć już później szybko do mety. Natomiast wiedziałem, że trochę nadrobiłem jednak tego dystansu i może trochę różnił się track i trasa od tego, co pierwotnie zakładałem, więc nie przejąłem się tym i kolejny podbieg zacząłem napierać bardzo mocno do góry. Cieszę się również z tego względu na tym biegu, że przejście z tego silnego, takiego szybkiego zbiegu na mocny, długi podbieg nie kosztowało mnie jakby takiego zamulenia i tego odczucia, że nie mogę biec, co zdarzało się często w przeszłości i przez to nie mogłem rozwijać swoich skrzydeł właśnie na podbiegu, po takim długim zbiegu. Tutaj uważam, że zrobiłem to bardzo dobrze. Przyszło kolejne wypłaszczenie przed ostatnim zbiegiem. I tutaj na tym ostatnim zbiegu było mnóstwo błota. Tego się w sumie nie spodziewałem, ponieważ ostatnie dni, w których robiłem rekonesans, nie wskazywały na to, że tak może być. Jednak noc poprzednią bardzo mocno padało, była bardzo silna burza, co skutkowało tym, że trochę trasa się pogorszyła i była dosyć grząska. Natomiast tutaj też niektóre momenty z tych najtrudniejszych na tym zbiegu leciałem po 3.18, 3.10. Także jestem też zadowolony ze swojej formy zbiegowej, tym bardziej, że wiem, że ograniczałem się trochę, jeżeli chodzi o ryzyko, które podejmowałem na tym zbiegu. Po wybiegnięciu z lasu wbiegaliśmy do wioski Otrot, skąd już do samego Obernai. Trasa prowadziła na ścieżkach takich szutrowych, na ścieżce rowerowej, więc było też sporo asfaltu. Co nie ukrywam, że dawało się we znaki, szczególnie zawodnikowi, który biegł od samego początku sam. A ja taki bieg właśnie odbywałem. Tutaj brakowało mi rywalizacji z kimś na samym końcu, żeby jeszcze mocniej docisnąć. Natomiast tak jak widać po wykresie tętna, i tak utrzymywałem dosyć wysoką intensywność wysiłku, tak aby na mecie być zadowolonym z wyniku. Biegłem tak przez następne 6 km, po czym wbiegałem do wioski, do Obernai. I tutaj fajnie już było widać tą atmosferę. Ludzie naprawdę, co muszę tutaj zaznaczyć, mocno żyli tym biegiem. Na trasie, nawet w lasach, koło
klasztoru Świętej Otylii, później przy tych zamkach, przez które przebiegaliśmy, na przebieganiu przez drogi. Było mnóstwo kibiców i to tworzyło niepowtarzalną atmosferę. Czułem się naprawdę jak na takim bardzo, bardzo mocnym biegu. Takiej, powiedzmy, no, światowej klasy. No zresztą jest to bieg z kategorii UTMB. Ostatni kilometr właściwie przebiegał już tylko i wyłącznie przez miasto. Nie pamiętam jakby zbyt wiele, bo skupiałem się na tym, żeby dociągnąć rezultat do końca, ale fajne było to, że przebiegało się nad drogą po takim mostku, który był stworzony przez organizatorów i wbiegało się na mury miasta i na murach miasta była właśnie meta. I tutaj czekała mnie już naprawdę fajna oprawa, ponieważ było mnóstwo kibiców, którzy krzyczeli moje imię, krzyczeli Dominik, więc to było świetne doświadczenie wbiegać tak na metę. Biegłem na metę wiedząc, że nie zrealizowałem swojego planu czasowego, który pierwotnie zakładałem, ale dalej zadowolony z tego, że naprawdę mocno pocisnąłem. W rezultacie poprawiłem ostatecznie rekord trasy o 13 minut, a nad drugim zawodnikiem miałem aż 26 minut przewagi. Także widzicie, niestety nie miałem tutaj z kim rywalizować, co mogłoby jeszcze bardziej podnieść moją radość z tego wyniku, jeżeli wygrałbym w takiej mocnej rywalizacji. Niemniej jednak biorę to w ciemno, jest to świetny prognostyk przed Mistrzostwami Europy i mam nadzieję, że przyłoży się to też do zbudowania kolejnej cegiełki formy, szczególnie w kierunku maratonu du Mont Blanc, który będzie długim, bardzo długim dystansem. Później jeszcze po starcie czekał mnie powrót do auta, ponieważ urok bycia samemu na zawodach polega na tym, że jeśli trasa prowadzi z punktu A do punktu B, to później jakoś trzeba wrócić się po auto. I ja właśnie odbyłem sobie taką jeszcze 8-kilometrową wycieczkę, takie lekkie rozbieganie przez winnicę, ale szczerze mówiąc, nie odczuwałem tego jakoś bardzo mocno. Był to świetny czas i muszę powiedzieć, że cały ten wyjazd spędziłem bardzo, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o żywienie, tutaj plan zrealizowałem perfekcyjnie. Założyłem sobie około 105 gramów węgli na godzinę. Wiadomo, że tutaj ta liczba to jest około ze względu na to, że trochę zostaje we flaskach, ponieważ ja swoje żele wciskam do flasków. I wypicie około 500 do 600 ml płynów na godzinę. Nie było zbyt gorąco. I zrealizowałem perfekcyjnie. Zjadłem i wypiłem wszystko, co ze sobą miałem. Tutaj biegłem w formule takiej typowy self-support, ponieważ nie zatrzymywałem się na punktach, nie chciałem tracić na to czasu, więc wszystko miałem ze sobą w pasie biegowym. I wypiłem 750 ml izotonika, 250 ml żelów z kofeiną rozpuszczonych razem z wodą i 150 ml Long Energy Trail, czyli żelu od Penko, który jest bez kofeiny. Tym samym dostarczyłem sobie na całym wyścigu 230 gramów węglowodanów, bez żadnych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, bez żadnego dyskomfortu, więc z tego bardzo się cieszę. Czekała mnie jeszcze ceremonia dekoracji i tutaj, jeśli zastanawiacie się, jakie nagrody dostają zawodnicy z topowych miejsc na UTMB, na imprezach z kategorii UTMB, może nie na finale UTMB, ale na poszczególnych. Zaraz wam pokażę. Dwie takie drewniane statuetki. Tak, to wszystko. Nie ma żadnych premii finansowych tutaj dla zawodników, nie ma żadnych nagród rzeczowych. Prawdopodobnie organizatorzy, albo raczej włodarze całej UTMB, uznają, że możliwość kwalifikacji zdobywania kamieni na finał UTMB, czyli już imprezę w Chamonix, jest wystarczającą nagrodą dla wszystkich zawodników. Cóż, taka polityka, nie będziemy się z tym kłócić. Ja na pewno wywożę stąd bardzo, bardzo dobre wspomnienia. Kolejne doświadczenie startowe, kolejną cegiełkę do budowania formy, szczególnie w tych dłuższych biegach, które w przyszłości będą mnie czekały. Później jeszcze poszedłem obejrzeć sobie miasteczko Oberne. Mówię wam, jest tutaj przepięknie, więc każdemu polecam Alzację, kto chciałby zobaczyć coś innego niż tylko takie standardowe góry. Jest tutaj gdzie pobiegać, jest tutaj gdzie pojeździć na rowerze, jest tutaj co pozwiedzać, także nic. Tylko wybierać się tutaj i sam bieg również bardzo polecam, ponieważ trasa była świetnie oznaczona, punkty z tego co widziałem, chociaż z nich nie korzystałem, były również świetnie wyposażone, sama oprawa startu, witanie zawodników na mecie, wszystko było tak naprawdę perfekcyjne. To tyle w tym vlogu. Dziękuję wam za to, że oglądaliście, dziękuję wam za to, że interesujecie się tymi treściami, dziękuję za wszystkie te wiadomości, które od was dostałem, za wszystkie gratulacje, za wsparcie, które otrzymuję od moich kibiców, a jest was naprawdę bardzo dużo, więc to jest również wasz sukces. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach, a tymczasem komentujcie, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę i polecajcie kanał osobom zainteresowanym takimi treściami. Cześć!